Klubu Lewicy. Bardzo proszę, panie pośle. Drodzy państwo, proceder korupcyjny był i to na tej sali nie jest przedmiotem kontrowersji. To, co trzeba spokojnie i odpowiedzialnie wyjaśnić, to trzeba wyjaśnić, jaki był zasięg tego procederu korupcyjnego, kto za ten proceder korupcyjny odpowiadał osobiście, kto brał w nim udział i kto ponosił za niego odpowiedzialność polityczną. I to jest zadanie, które stoi przed tą komisją. Przed tą komisją, wbrew głosom, które czasem dobiegają z prawej strony tej sali, nie stoi zadanie straszenia imigrantami, nie stoi zadanie igrania z rasizmem, nie stoi zadanie pokazywania palcem na Bogu ducha winnych ludzi i mówienia, że są winni za wszystkie grzechy świata.